Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać takie drzewo bardzo charakterystyczne, dosyć często spotykane w polskich miastach, a ludzie o nim nie wiedzą. Bardzo ciekawe. Jest to iglicznia trójcierniowa, Gledicia triacanthos. Takie ma fajne owoce powykręcane, popatrzcie. Jest to drzewo występujące, pochodzące z Ameryki Północnej, którego owoce są jadalne. Jadalne są środki, potem otworzę taki środek, zobaczycie. To co widzicie, to jest forma inermis bezkolcowa, która ma bardzo mało kolców. Natomiast przejdziemy sobie potem do zobaczyć formę taką dziką, która jest strasznie kolczasta. Widzicie? No przerażająca naprawdę, posadzenie czegoś takiego na granicy działki. Mamy problem z obcymi. Dlatego właśnie trójcierniowa, bo ona właśnie po trzy kolce z jednego miejsca zwykle wyrastają, choć ciężko się doliczyć, bo one są takie porozgałęziane, więc tutaj pierwotnie trzy, a pewnie potem jeszcze przyrosło więcej. Ja tu próbuję teraz otworzyć te stronki, ale one są już powysychane. Natomiast jak są właśnie młodsze, wcześniej, to w środku jest taka pulpa słodka i właśnie dawniej właśnie narody tubylcze Ameryki Północnej korzystały z tego i wybierano tą pulpę i właśnie wyjadano. Natomiast o tej porze już jest tutaj wyschnięta, więc no nie dobrałem się do takiej fajnej pulpy, a szkoda. W ogóle te stronki pachną śledziami. Chciałem przy okazji dodać, że napar z kory tego drzewa, akurat tutaj mam owoce przed sobą, ale z kory, był używany przez Indian jako środek leczniczy. Różne plemiona, głównie Cherokezi i Delawarowie. I był to napar z tej kory, był używany do leczenia różnych chorób dziecięcych, głównie kaszlu, jakichś takich właśnie przeziębień, najczęściej wirusowych, ale nie tylko, bo na przykład też kokluszu, przy odrze, także no właśnie szczególnie dla dzieci. Mało znana sprawa i mało przebadana jest ta kora igliczni.